Ja sobie teraz nie wyobrażam, żebym nie przychodziła do klubu. Wiem, że nie wszędzie jest tak wesoło, tak fajnie jak u nas. Nie wszędzie. Nie wszędzie jest tyle inicjatywy, tyle zainteresowania dla innych ludzi. Ta moja przygoda, jeżeli mogę tak powiedzieć, z pracą z seniorami, no to już jest od harcerstwa. Jak skończyłam szkołę plastyczną, to tak nie miałam za bardzo pomysłu na to, co robić. I postanowiłam, że wiedziałam na pewno, że chcę z ludźmi pracować. Jeżeli mężczyźni mają, nie mogą na przykład robić kwiatku, no bo to zrozumiałe, że to dyshonor dla nich, to przynajmniej nam przycinają jakieś tekturki, coś tam. Czy wszyscy są chętni? No, wiadomo, że nie. Niektórzy bardzo się boją tej infantylizacji. Jak ktoś przychodzi, często są takie, nie, ja nigdy tego nie robiłem, ja tego robić nie będę. Albo u mnie w przedszkolu, u mojej wnuczki coś takiego robią. Wychodzimy z domu, to jest najważniejsze. Nie siedzimy w domu. Osoby, które po prostu nie mają do kogo się odezwać. Jest lista oczekujących tutaj na przyjęcie jest cały czas bardzo długa. To jest tam chyba kilkadziesiąt osób czekających. Ja osobiście ubolewam, że to jest praca nieobdarzona prestiżem. To znaczy, że osoby, spotykam się na co dzień z taką opinią biegową, że skoro pracujesz z osobami starszymi, to znaczy, że w zasadzie generalnie do niczego innego się nie nadajesz. To jest grupa, więc trzeba tak, są i liderzy, są i osoby, które tam utrudniają, są osoby, no to są, to jest cała taka, cała społeczność, więc to są wszystko osoby, które są z Pragi Południa. One się znają z miejsca zamieszkania, bądź też z innych różnego rodzaju, niektóre panie wspólnie chodzą na gimnastykę, inne panie chodzą wspólnie na uniwersytet, tak? Na kursy. Jeszcze mamy wśród nas grupę, która gra w Remi Kuba, zapomniałam, to taka ważna jest tutaj. Panie się spotykają, poświęcają na to inne wieczory, nie tylko poniedziałek. Tak, spotykają się w domach. Do 11, do 12. Grają, a poza tym już na tyle to się rozprzestrzeniło, że z innymi grupami w Warszawie już zaczynają się rozgrywki w Remi Kuba. Te miejsce to ma być również takie, że Państwo między sobą nawiązali relacje i żeby to potem się pogłębiało, jakieś przyjaźnie. To nawet były małżeństwa, które się tu dopiero scaliły. Było weselisko i w ogóle to coś cudownego. To jest takie ludzkie, tak? No, to oczywiście. Bardzo mi się na przykład podoba, że niektóre osoby, jak coś się tam dzieje albo kogoś nie ma, no to się interesują, dzwonią. Nie wyobrażam sobie, żeby mogła tu nie przychodzić. To jest taki po prostu drugi dom.